Pawle, tak w ogóle to chciałem Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Wszystkiego najlepszego od przyjaciół i wszystkich kibiców. Dziękuję, dziękuję. Jak się czujesz jako już stary człowiek? Stary, co, 30 lat już. No. Jak się czujesz jako trzydziecha? Tak samo. Kompletnie tak samo. Nie ma żadnej różnicy. Dzisiaj niedziela. Powiedz mi, jak wygląda tak. Przede wszystkim rodzina, ale też gotujesz. Znaczy, sam przygotowujesz sobie jedzenie na tydzień. Muszę przygotować, bo ja nie mam za dużo czasu w tygodniu. Nie mam czasu, co nie, do roboty, na gym chodzę, to nie mam czasu, co nie. Ja zawsze gotuję sobie, ja tak zrobiłem już dawno tak robiłem, że wszystko gotuję na tydzień, w niedzielę, w nocy. Wszystko robię na cały tydzień. Wiesz, i potem... Co znajduje się w twoim podstawowym jedzeniu, w twojej diecie? Na co zwracasz uwagę? Przygotowujesz dobre białka zawsze, proteina, to znaczy chicken, czy jakoś... Zawsze o rybę, mówiłem rybę ostatnio. Ryba kurczaki. Ryba kurczakiem. Beef nie jem. Czyli ciężkiego mięsa już nie za bardzo. Nie jem, nie jem. Bardzo nawet, bardziej łatwo jest przygotować salmona, czy na przykład, czy kurę, co nie? No potem jakieś dobre węglowodany, to na pewno lubię słodkie ziemniaki, te yams amerykańskie, brązowy ryż, brown rice. Ostatnio też jem couscous. Nie wiem jak to... Nie wiem, nawet nie wiem co to jest. Couscous to jest... Co to jest couscous? Pytam się kamerzysty, co to jest couscous? Trawa taka zajęta. Trawa. No ale to jest węglowodan dobry. Nie wiem dokładnie, co to jest. A to jest takie indiańskie jedzenie, co nie? To jest takie jak, podobne jak ryż. To są jakieś takie te... Kiełki. Nie orzechy, ale... To jakieś kiełki. To takie węglowodane dobre, co nie? To jest... Ja to jako ryż czasami, jedno danie z ryżem, jedno danie z yams, jedno danie z couscous, dobry węglowodan. Tak samo jem... Czekaj, brown rice, co nie? Yams. Kusku i quinoa. Ty będziesz to quinoa. Quinoa to jest indiańskie jedzenie z Ameryki. Zioła, co nie, to jem to też. I no i lubię zawsze też, jakieś musi być vegetable, co nie, jakieś brokułę czy asparagus. To też narobię na cały tydzień. No takie proste rzeczy. Bardzo wszystko proste, nie żadnego kurde nie wymyślania. Proste rzeczy. No ale inwestujesz, czyli jednym słowem zaczynasz wkładać no się w siebie. I piwo. Pawle, jak wygląda twoja praca? Ale zanim odpowiesz mi na to pytanie, chcę ci powiedzieć, że wśród naszych chłopaków krajowych jesteś idolem między innymi dlatego, że nie obijasz się, że ciężko pracujesz na budowie, a oprócz tego wiele godzin przelewasz pot również w sali treningowej, w sali bokserskiej. Tak naprawdę nie masz chwili spokoju, nie dosypiasz. Mało. Ale pociesz ich i pochwal się nowymi wiadomościami, że już tak ciężko nie pracujesz, że nie są to dachy, że powiedz, ostatni okres jest dobry. Znaczy dalej jestem na dachach. Ale jesteś bezpieczny. Tak, inaczej to na flashie, na dachy robimy, to jest dużo lepsza robota. Nie już, na nie blachy, tak? Już przy smole, tak. Mhm. Już przy smole mniej. Czyli mniej wysiłku fizycznego, bardziej sztuka. Zajęłeś się sztuką. No tak, aż tak, no wyginanie blach, kąty. Nie jest aż tak wykańczająca ta praca ciebie fizycznie. Bardziej myśląca praca, no właśnie. Mniej fizyczna. Dobrze jest, czyli to jest ważne dla kibiców. Uspokoiłeś ich, że będziesz na 3 grudnia na pewno przygotowany. Zawsze. I nic się nie wydarzy. Nic złego. Nie, fizycznie. Nie może. Normalne życie żyję. Jak mówię, nie piję, nie pa, no piwo piję, no to piwo. No, ale to tylko do dzisiejszego programu. Zmusili mnie, no tak ale jest. Nie palę, wiecie, normalne życie, ja jestem żona, dziecko w domu. Wiesz. Normalne życie, nie ale ma... Ale spokojne życie. Bo znam ciebie w domu, jesteś po prostu, no muchy nie skrzywdzisz, przysłowiowej. Tak wygląda. Się tam nie denerwuję, nie mam problemów z nikim, żadnych problemów. Dobrze jest. Pawle, dzisiaj mieliśmy okazję być z tobą podczas pikiety pod Fax News, gdzie no, zostałeś przyjęty bardzo, bardzo głośno, tak, bardzo owacyjnie, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Przez
weteranów wojennych, AK-owców, przypomnijmy, działaczy społecznych. To miłe zaskoczenie, bardzo prawda? Miłe. Bardzo miłe. Powiedz mi, jaka jest twoja naprawdę opinia odnośnie używania obrażającego, obraźliwego sformułowania polskie obozy koncentracyjne, bo o to walczysz, wiesz, prawda? Ja podchodzę na to w taki sposób. Dlaczego? Bo to nie jest znowu jakaś bardzo ciężka rzecz do zmienienia. Niech tylko nie mówią Polish Kazuszy Kemp, tylko to, że to są prawdziwe, to są niemieckie. To nie są nasze, to nie Polacy zrobili, to Niemcy co nie zrobili. To jest bardzo proste do zmienia. Czego tego nie zrobią? Mogą to zmienić. O to chodzi. No i wiesz, no i, ale też może w ten sposób, może ludzie Amerykanie, co nie, rozumieją troszkę więcej, ile naprawdę krwi się przelało Polaków w tej wojnie. To nie tylko, mi się wydaje, nie bym tak mówił, ale mi się wydaje, co ja do szkoły chodziłem, co nie, co ja się uczyłem, bo ja historię lubię bardzo. Większość ludzi w Ameryce, może nawet na świecie, rozumiem jedno, że była wojna światowa przeciwko Niemiec, Ameryka przeciwko Niemiec, był Pearl Harbor i potem bomba atomowa i koniec. Nie było nic więcej, co nie, ale było dużo więcej, ile było Polaków zamordowanych, co nie. Przecież Niemcy zaatakowali, potem Ruscy z drugiej strony, to jest... Się dużo więcej było, co Amerykanie się działo. Amerykanie tego nie wiedzą. Większość ludzi nie wiedzą. Pewno są Amerykanie, którzy są bardzo wykształceni i rozumią to, no ale sorry, ale nie wiem, to jest ignorancja, nie wiem, o co chodzi. To jest, ludzie nie rozumieją. Komuś na tym zależy. Zdecydowanie, Paweł, miło było widzieć, że byłeś najbardziej rozpoznawalną osobą publiczną dzisiejszego dnia. Zostałeś naprawdę przyjęty owacyjnie przez niezły tłumek pikietujący. Pawle, mam do ciebie pytanie. Wiem, że nie masz teraz czasu zapewne na czytanie, ale ulubiona książka, ulubiony film i ulubiony gatunek muzyki. Zacznijmy od książki. Książka? Książka była dobra, przeczytałem. Przeczytałem książkę, Terry Alas napisał, ale nie będę nam tytuł, ale przeczytałem ją dokładnie, jak byłem w Polsce tydzień przed walką. Sparkman. Terry Atlas, jego wspomnienie. Terry Atlas, książka, tą książkę czytałem. Pamiętam. Nie mogłem spać w nocy w Polsce, bo czas, różnica, byłem tydzień, a nie mogłem spać. Czytałem, co nie, Terry Atlas, w ten tydzień czytałem całą książkę. Jego biografia, super. Duży element poświęcony Mike'owi Tysonowi, prawdzie całej, prawda? Film. Teraz odnośnie filmu. Ulubiony tytuł filmu. Wiesz, ja jestem w tym czasie, lata, byłem mały, 80, 90. Okay. Pewno. Wszystkie Stallone, Schwarzenegger. Sensacje. Co nie? Filmy akcji. Komando, co nie? Tak. Rocky, wiesz, to Rocky. Czyli Rocky. To wszystkie takie filmy, co nie? To jest moje, takie lubię filmy. Ale nie masz jednego ulubionego, do którego zawsze powracasz. Co parę lat musisz obejrzeć. Jest jakiś taki film? Rocky? Lubię, nigdy na pewno. Nie wyłączysz? Ale mam nawet kasetę w domu. Czy DVD w domu. Na telewizji co parę lat to ja zawsze się widzę ogromne, co nie? Bo to co ileś miesięcy to zawsze pokazują. Gatunek muzyki, który słuchasz w samochodzie, a który słuchasz w trakcie treningu. Prawdę mówiąc, to jak pewna, byłem młodszy, to zmieniało się. Dawniej lubiłem hip-hop, like Biggie Smalls, Tupac, Big L. To była moja muzyka. Obok się przy piwie, to już koniec naszej opowieści. Żegnamy Nowy Jork, żegnamy się z Pawłem Wolakiem. Pawle, powiedz kilka słów odnośnie swojej kariery do młodych ludzi, którzy często chyba zadają ci pytania, zaczynam trenować boks. Co mógłbyś mi doradzić? A wiesz, mądrze trenujcie, bydźcie na treningach, słuchajcie, co trener do was mówi. Przy sparingu zawsze twardo sparuj. Ale następna rzecz, wiesz, musisz myśleć nie tylko o boksie. Bo jesteś młody człowiek, musisz się angażować w inne rzeczy.
czy do szkoły chodzić, nie tylko boks i sport. Chodzi, żeby być troszkę wyrównanym człowiekiem, żeby troszkę mieć nie tylko boks w głowie, bo są inne rzeczy w życiu, które też ważne. No ale jak przy boksie naprawdę musisz ciężko trenować, ostro trenujcie, no i zobaczymy, co będzie. Ostatnie słowo do kibiców. Naprawdę dziękuję wszystkim, dziękuję Boxer.org. Naprawdę się cieszę, że nawet ludzie o mnie się pytają, że ludzie, ja tam czytam czasami komenty, jakie piszecie. Dziękuję, że się interesujecie moją karierą. Dzięki wielkie, Paweł. Trzymamy kciuki i zawsze jesteśmy na dobre i złe z tobą. Dzięki. Dzięki. Cześć.